Siadaj, moja córko! Pragnę przeprowadzić z tobą osobny monolog w sprawie zięcia, którego teściem postanowiłem zostać. Mam jakieś swoje wyobrażenia na temat mojej przyszłości związanej z teatrem. Natomiast mamy wszyscy takie przygotowanie i taki warsztat już, no że nie wiem, czy większość z nas pójdzie do szkoły teatralnej, bo jednak trzeba w dzisiejszych czasach wybierać zawody, które są bardziej jakby to, jak to inni mówią, konkretne. Teatr w moje życie wniósł wiele pasji, wiele szczęścia i przede wszystkim otworzyłam się na ludzi. Nie byłam zamkniętą osobą, jednak brakowało mi takiej bezpośredniości i uzyskałam ją. I to jest bardzo dobre i wszystkich zapraszam, ludzi. Ludzi przede wszystkim, którzy chcą się rozwijać. Kiedy byłam w podstawówce, miałam taką panią, taką wychowawczynię, bo to było jeszcze w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie. I wtedy tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z recytacją, której później niestety zaprzestałam, czego bardzo żałuję. Bo kiedy tu przyszłam, musiałam zaczynać wszystko od nowa. Zaraz zapornie te bałwany, te fale, to morze i tę całą huśtawkę. Stale sobie przez nią rozbijam nos. Powiadają, że jeżeli będę miał marynarski chód, to będę mógł sobie z tego wszystkiego nic nie robić. To jest instytucja raczej dydaktyczna. Czyli my chcemy, żeby młodzi ludzie rozwijali się w pewien sposób. I teatr jest doskonałym środkiem do tego, żeby poznali świat, poznali siebie, żeby lepiej kontaktowali się z otoczeniem, że ludzie, którzy przechodzą doświadczenie teatru, są jakby pewniejsi siebie. Tak naprawdę wszyscy gramy jakieś role w życiu, prawda? I oni tą świadomość jakby tutaj dostają, że można je zagrać perfekcyjnie po prostu. Drogi ojcze, przedmiot twojej rozmowy mocno mnie zaciekawia. Jeśli twój wybór zgodny będzie z moim, oddam się twojej woli bez odrazu. Tego się właśnie spodziewałem po mojej niesfornej... Ja jestem instruktorem recytacji. Natomiast generalnie recytacja i lekki teatr przenośny to jest jedna formuła. Kiedyś był lekki, kiedyś był przenośny. Teraz by trzeba taką, no jeszcze się da przenieść, ale to potrzeba mocnych ludzi i ciężarówki do przewożenia. Zważ jednak, droga Zerzabello, że monolog przeznaczony jest dla pojedynczej osoby. A ponieważ ja jestem tym, który go wygłasza, więc tobie pozostaje wysłuchać go z pokorą przynależną córce. No, początki teatru były tak dawno, że ja może już nie pamiętam prawie. To było jeszcze w poprzednim wieku, gdzieś 98 rok, kiedy spotkało się kilka osób na wsi pod Bochnią i postanowiliśmy sobie zrobić pierwszy spektakl. I od 2006 roku już 5 lat jak jesteśmy. Wkręcamy ich w ciężką pracę. Pokazujemy im, że praca nad słowem, praca nad aktorstwem to nie jest takie wykuje rolę i staje na scenie, tylko jest to ta sama praca, co praca z instrumentem muzycznym na przykład. Najkochańsza kochanku, z dala od ciebie wieczność wydaje się chwilą. Godziny mijają jak oka mgnienie. Gdybym był z tobą, nic bym sobie nie robił z tej rozłąki. Do naszej trupy należą osoby w bardzo różnym wieku. Mamy od 7-latków do chyba... 70-latków. 70. No nie, najstarszy uczestnik 55. No może. Już tak, bez, gdzieś bez tak. Nazwisk. Nie, no, w każdym razie w bardzo różnym wieku, w każdym momencie życia można zacząć grać, można zacząć się realizować na scenie. Zaczęło się bardzo niewinnie, a przeszło jak burza w coś poważnego. Zaczęło się od recytacji, a później właśnie dołączyłam do grupy teatralnej. Moje plany wiążę jak najbardziej z teatrem i z aktorstwem. No, mała dziewczynka, która mówi, że chciałaby zostać aktorką, a jednak już tam
jakoś bliżej tego jestem coraz bardziej. I dla mnie jest naturalne to środowisko, ale ono jest naprawdę świetne, jeżeli chodzi o warsztat, przygotowanie, bo w porównaniu do innych, no, nasza poprzeczka jest bardzo wysoko. Już my, marynarze, mamy całkiem inny kalendarz od pana Anzelma. A nasz kapitan długo pani Zerzabeli tłumaczył ten swój. Zaczęłam tu chodzić, miałam 13 lat. No, ten teatr niezwykle pomógł mi w moim życiu mówić trochę lepiej, nawet dużo lepiej. No, otwarłam się w ogóle na świat, na życie. Tutaj jestem dosyć krótko, dopiero tak gdzieś od półtora miesiąca chodzę. Wcześniej ogólnie się w szkole realizowałem, no i tam występowałem, takie przedstawienia, wszystko szkolne. Ale jak tutaj przyszedłem, to się jakby dowiedziałem, myślałem, że coś umiem, ale przyszedłem tutaj i stwierdziłem, że ja nic nie umiem. Chodzę tutaj od półtora roku. No i tak samo jak Daniel, na początku myślałam, że coś umiem. Do dzisiaj jestem przekonana, że bardzo mało. Ja się do teatru dostałam dlatego, że czegoś mi po prostu brakowało w życiu, wielkiej pasji. I tak sobie pomyślałam, a może jednak aktorstwo? Zaczęłam szukać w internecie informacji i oczywiście trafiłam na informację o lekkim teatrze przenośnym, który był bardzo niedaleko mnie. Przyszłam tutaj na zajęcia i okazało się, że faktycznie nie potrafię mówić. Wszystkiego trzeba było się uczyć od samego początku. Początki są strasznie trudne. Bardzo łatwo się zrazić, ale na szczęście jakoś przebrnęłam przez to. Skąd on może wiedzieć, co się działo między mną i moim biednym maleństwem? Pewnie wypłakiwała mu się ze swojego nieszczęścia. Pewnie zwierzała mu się, że za mną tęskni. Biedne, drogie dziecko! Pan Mirosław Orzechowski to bardzo uzdolniony człowiek, to tak nawet przy nim też można powiedzieć, bo to nie jest nic złego. Faktycznie to jest malarz, prozaik, poeta, filozof, pedagog, reżyser. Wiem, że to może zabrzmieć, jakbyśmy byli w sekcie, ale jest naszym mentorem wręcz, naszym mistrzem. To jest tworzenie sztuki. Tak, co może dawać tworzenie sztuki? No, tworzy się i chce się, żeby to było najlepsze. A to i zajęcie nerwowe też nie wiadomo, tak, bo z ludźmi naginanie ich do tego, żeby przekraczali samych siebie, żeby pokonywali samych siebie, to nie jest łatwe, prawda? Ani dla nich, ani dla nas. Znowu spałaś na służbie i dlatego nie słyszałaś! Żeby spać, to nie! Oczy miałam tylko zamknięte, bo wtedy łatwiej mi myśleć, w czym jeszcze mogę usłużyć mojej pani Kasandrze. Zresztą może się pani sama przekonać, że tam niczego nie słychać. Zaraz zobaczymy, czy słyszałaś, czy nie. Spektakl zrobiony w stylu komedii dell'arte. Znaczy, nie jest on taką, że tak powiem, prawdziwą komedią dell'arte, jaką mieliśmy okazję obserwować kiedyś w zamierzchłej historii teatru. Jednak jest to spektakl stylizowany na teatrze ulicznym. Znaczy, i gramy go w ten sposób, w jaki odgrywa się spektakle grane na otwartej przestrzeni. Dzisiaj będę grać Zerzabelusa. To trzeba zobaczyć. Ogólnie Zerzabelus to trzeba zobaczyć. Gram dzisiaj Kasandrę, matkę Zerzabelusa. Każda scenka opowiada o czymś innym. Jest opowieść o literacie. Kalendarz Starych Mężów, który opowiada o tym, co się dzieje na statku pirackim. Jest również o podróży Kasandry do Indii. A także o miłości dwóch postaci. Rżenie konia łatwiej zrozumieć, mój ojcze, niż twoją przemowę. Co za sekundnica przeklęta! Ale wracam do sprawy. Otóż wiedz, że kupiłem sobie właśnie posadę pedla na uniwersytecie. Powinniśmy po prostu traktować każde nasze obcowanie ze sceną jako faktycznie misterium. Bo żeby faktycznie publiczność odebrała to, co chcemy jej przekazać, to musimy grać z pasją i wiedzieć, po co tu jesteśmy.